Witam Was serdecznie w moim małym zakładzie. Z tamtej kamery widzicie, jak on mniej więcej wygląda. Jestem ku końcowi rejestracji mojego małego biznesiku. Także niebawem postaram się zrobić o tym materiał. Będę miał troszkę więcej czasu, bo teraz jestem troszkę zabiegany. Dzisiaj będę robił parówki drobiowe. 100% drobiu. Tutaj mam 3 kilo piersi kurczaka. Tutaj mam 4 kilo udek z kośćmi, ale jak to powycinam kości, to będzie tego dużo mniej. Więc ja się zabieram za robienie tego mięsa i nagram trochę, jak to robię, a potem wrzucę Wam dalsze przebitki z mielenia. Zobaczycie od razu, jak działa moja maszynka, którą często było wspominane, o której często było wspominane na grupie. Ludzie się pytają, jak ona mieli, będziecie mogli zaobserwować. Także zaczynam, zabieram się do pracy. A, miskę tutaj, kości tutaj tam. Tabel rzucę na razie tu. Tu pójdzie mięsko, tu pójdą kości. Powiem Wam, że jeszcze nie wycinałem kości. Pierwszy raz to robię. Zazwyczaj kupuję udka bez kości. Ale kości będę chciał gotować na wywar. Malutkim nożykiem to robię. Ostro nóż, muszę uważać, co by moje palce tak nie skończyły. Jak? Moja wspaniała żona kupiła mi same udka bez pałek, więc mam trochę prościej. Ci z Was, co mają dużo większe doświadczenie, mogą się śmiać trochę, może z mojej techniki. Ale najważniejsze, że działa. Mój dział utylizacji chyba będzie zachwycony. Pum, 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 pum. No i tak to bliżej wygląda. Już powycinałem kości z kurczaka. Teraz je wezmę tutaj, o. I potem zrobię na nich bulion. Wytaruję wagę. Ok. I zobaczę, ile ja tutaj mam tych udek. Zobaczmy.
ma mieć 3276. 3,27. Ok, to ja teraz idę przyprawy sobie odmierzyć. Jak odmierzę przyprawy i sól, to wymaczam to wszystko miejsce z tymi przyprawami i dopiero wtedy, jak to wszystko wezmę i wymieszam z przyprawami i z solą, to dopiero będę to mielił. Tak to będzie wyglądało. Piersi mam już też pokrojone. Wszystko mam w misce. Teraz tutaj mam 3 gramy na kilogram pieprzu, 1 gram ziela angielskiego. Rozsypię to, wymieszam. Tutaj mam sól z peklosolą. Mam 30% peklosoli, 30% soli alpejskiej jodowanej. Ja to teraz wszystko wymieszam i potem zacznę to mielić. Będę to mielił 3 razy na sitku, najdrobniejszym jaki mam. 3 mm akurat ja mam sitko. Ja robię w ten sposób dlatego, że chcę mnie dzisiaj wieczorem albo jutro rano nabić, podwędzić i sparzyć. Czemu 30% tylko peklosoli? Bo mało jest barwnika w grudkach i w piersiach kurczaka i peklosol nie wejdzie w reakcję odpowiednią ze względu na brak barwnika i nie ma sensu dawać więcej. Po prostu nic to nie da. Będzie tylko mniej, a tak będzie po prostu tylko bardziej zdrowa ta parówka. Czy mam rację tak robiąc, czy robię źle? Musicie sprawdzić na własną rękę i wyciągnąć własne wnioski. Ja taką sugestię usłyszałem na pewnych nagraniach osób, które akurat uważam, że wiedzą co mówią, dlatego ja się do tego stosuję. Nie skończyłem szkoły, jakichś studiów biochemii. Po prostu muszę bazować na wiedzy innych. Ja już to mam tutaj wzięte. Ok. Muszę podłączyć maszynkę, bo jej nie podłączyłem. Uwielbiam tę maszynkę. Zobaczę tylko, czy w tamtej kamerze, ją dobrze widać. Dajcie mi chwilkę. Tak, powinno być ok.
jedziemy sitkiem 3 mm. Maszynka jest bardzo cicha w porównaniu z innymi, jakie używałem. No, chyba się trochę przytkało, trochę jej pomogę. Tutaj podmienię sobie miskę.
Ciekaw jestem, jak się zarejestrował dźwięk przy tym hałasie maszynki. Zobaczymy, jak pójdzie mi lewie na drugi raz. Tą maszynką jeszcze nie robiłem parówek. Dawno temu parówki robiłem. Ale zobaczymy. Mi się wydaje, że już tutaj przeszło. Więc już jedziemy na drugi raz. Więc zamienię miski miejscami. Będę jechał. Na drugi raz tutaj wszystko. Ja nie używam jakiejś dużej siły, żeby to popchać. To ja tutaj mam już wszystko zmielone dwa razy, jak widzieliście. Jeszcze tak przemieszam i zostawię to do wieczora albo do jutra rana, żeby się przegryzło i jutro rano nabiję to w jelita. Zauważyliście? Dotykałem motor i motor się delikatnie zagrzał. A miele 20 minut, dwa razy. Nie musiałem schładzać tego, dodawać kostek lodu, bo maszynka nie dawała rady. Ta maszynka to ładnie zmieliła dwa razy na świtku 3 mm, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra maszynka. Szkoda, że dystrybutor tutaj, jak to się mówi, zapromowanie tego sprzętu nie udziela rabatu dla grupy. Mam nadzieję, że w końcu może i do niego dotrą te nagrania i jakiś rabat dla naszej grupy uzyskamy. Zobaczymy. Jest w planach. To ja to teraz odkładam
i robię cięcie i widzimy się, jak już będę je nabijał. Wtedy zobaczycie, jak działa nadziewarka, której używam. To tyle. Do zobaczenia za moment. My tutaj zaczynamy nadziewanie parówek. Biorę najmniejszy lejek. Będziemy nadziewali w jelita baranie. Ja zanim zacznę wkładać farsz do nadziewarki, jeszcze jej wymieszam farsz na parówki. Okej, został wymieszany. Wespę sobie na miejsce. Lepiąc kulkę na sam dół. Powiem tak szczerze, że trochę za duża dla mnie ta nadziewarka. Fajnie, bo sporo farszu wchodzi, ale ciężko tam go sięgnąć. Mam krótkie ręce, mały człowiek jestem i muszę po same łokcie. Wypikamy. Pomachaj do kamery. Oto moja piękna żona. Tam musisz się spojrzeć. Musisz. Nie zrzucimy zdjęcie profilowe. Moja żona naciąga te jelita, bo ja mam za grube paluchy i nie daje rady. Żona mówi, że prędzej piekło zamarznie, niż mi się uda. Ja w międzyczasie odmyję miskę, do której powkładam potem to. Skończyłem parzenie parówek. Parówki wyszły tak. Kilka grubszych pętek, reszta cienkie.